Siemano, w kolejnym odcinku witam Was wszystkich motoryzacyjni, fani motoryzacyjne, świry, użytkownicy czterokołowców i dwukołowców. W ostatnim odcinku pokazaliśmy Wam dwa eventy, Dzień Dziecka, które organizowaliśmy tutaj w Oławie miejscowo. To był bardzo intensywny weekend, bo po Dniu Dziecka już w sobotę byliśmy w Jelciu Laskowice na takim evencie, już piąty rok z rzędu. Event nazywał się Dwa Światy. Tutaj jest taki mały odnośnik, możecie sobie kliknąć i przypomnieć to. A w dzisiejszym dniu kolejny etap tego morderczego weekendu, który już za nami. 4 czerwca w niedzielę byliśmy na śniadanie Gablota. Niesamowicie zajebisty event organizowany z patronatu autaniszowy.pl i Dominika. Odstawili tam chłopaki kawał dobrej, super, mega motoryzacyjnej fuchy ze względu na to, że pojawiło się na śniadaniu w Zamku Topacz pod Wrocławiem aż 300 samochodów, a nawet ponad 300. I naprawdę powiem Wam, jest co oglądać, jest co podziwiać, a tych egzemplarzy, które były na jednym małym placu i trawniku w Zamku Topacz, no nie pomieściłyby wszystkie kamery Dolnego Śląska. Nam się udało. Zapraszam, usiądźcie sobie spokojnie, odpalamy to. Śniadanie z Gablota. To wszyscy kurde strzelają. Siroko. O kurde. Takiego właśnie smaku. Piękna pogoda, śniadanie Gablota, materiału tyle, że gimbal nie wytrzymał całej nagrywki. Niestety muszę nagrywać dla Was z rączki, ale jest co nagrywać. Parkingowy spot, pośniadanie Gablota i co spotykamy? To
Lamborghini Urus Mansory. To kolegi, którego możecie zobaczyć chociażby u FCD, ostatnio klejał swojego Lamborghini SVJ. X6? Jest różnica, ogromna różnica.